Dostojny jubilat trzyma się doskonale. Sam choć o kulach przyszedł na uroczyste spotkanie w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej przy Puławskiego. Bohater mówi, że sposobu na długowieczność nie ma. Tak wyszło. Żadnego sposobu nie ma. Od tak. Żyje i już. Tak. No, a proszę powiedzieć, czy alkohol, papierosy w ciągu życia? Jednego papierosa w życiu zapaliłem i 2 tygodnie leżałem w szpitalu, więc już nie paliłem. Piwa, wódki, bardzo mało to samo, bardzo mało. Czyli jak najmniej używek? Tak, mało. A sport? Do sportu to takich lubiałem i na rowerze kiedyś, to lubiałem. Mam 4 wnuczki, jednego wnuka, 2 prawnuczki, 2 prawnuczki. A, to mnóstwo. Tak. No. Czyli teraz się cieszyć jak najdłużej. Tak, bardzo tak. Jedna wnuczka w Ełku jest lekarzem, druga wnuczka w Warszawie obce języki pracuje, tak. Trzecia wnuczka w Poznaniu, 4. wnuczka w Łodzi jest artystką taką. Syna, córka i wnuczek tam na Wozy, zapomniałem jak to miasto nazywa się, tam on. W Puławach? W Puławach, tak, wnuczek. Aha. I tam 2 prawnuczki, a w Łemku 2 prawnuczki jest. Strażacy złożyli swojemu byłemu druhowi życzenia, kwiaty i drobną kopertę na jubileuszowe wydatki. Czasy strażackie pamięta jubilat doskonale. Ostatnia akcja to pożar lasu nad Wigrami. To było tutaj koło Wigier, las palił się, tam 2 tygodnie byliśmy, nie wracaliśmy do straży. Aha. 2 tygodnie. No i teraz radość. No, przypominam, bardzo dobrze było. Pan Feliks zobowiązał się dożyć 150 lat. Życzymy tego z całego serca. To poniekąd prawda, że suwalscy artyści częściej znani są w Polsce i poza jej granicami niż w rodzinnym mieście. To też jest jakiś taki pretekst, żeby poznać troszeczkę zespół Beciaki, który znamy gdzieś tam z telewizji, z internetu, że zdobywa różne sukcesy, różne nagrody na różnych festiwalach, nie tylko właśnie tak jak wspomniałeś w Polsce, ale również za granicą, ale żeby zobaczyć ten zespół troszeczkę z takiej innej odsłony. Suwalska scena muzyczna ma przybliżyć mieszkańcom Grodu nad Czarną Hańczą dobre zespoły, grupy i solistów. Suwalska scena muzyczna prezentacji są przede wszystkim różne gatunki muzyczne, bardziej rockowe, popowe, jak jazz, blues, rock, ale postanowiliśmy tym razem zaprezentować troszeczkę inny gatunek, muzykę dziecięcą, muzykę wokalną, dziecięco-młodzieżową i stąd dzisiaj udział zespołu Studio Piosenki Beciaki z Suwałk. Myślę, że to jest zespół znany i warty, żeby troszeczkę w takiej innej konwencji zaprezentować najróżniejszych członków zespołów, młodzież, dzieci w różnym repertuarze i w różnym wieku. Studio dało popisowy koncert przy zadowoleniu widowni. Piosenki były różne, nie tylko polskie i nie tylko dziecięce. Nie zabrakło kolędy. Na obszerne fragmenty koncertu zapraszamy Państwa do programu świątecznego. Kiermasz w tej szkole ma zawsze swój cel charytatywny. Tym razem celem była pomoc dzieciom autystycznym. To bardzo wychowawcze i ludzkie. Kolejny kiermasz bożonarodzeniowy, charytatywny. Jak co roku, bo od kilku lat pomagamy po prostu dzieciom. Tym razem będą to dzieci chore na autyzm. Kiermasz jak co roku polega na tym, że klasy chętne przygotowują artykuły własnej roboty. Są to ozdoby świąteczne, ozdoby choinkowe,
ale też różnego rodzaju wypieki, typu pierniczki, ciasteczka kruche, pięknie pakowane. Są też loterie fantowe. Także trwa taka zabawa świąteczna. Oprócz tego zawsze w czasie kiermaszu czy przed kiermaszem jest część artystyczna. W tym roku była ona wyjątkowa, bo wystąpiła u nas Suwalska Orkiestra Kameralna z dziecięcym chórkiem prowadzonym przez panią Beatę Michniewicz, czyli dzieci uczące się w szkole muzycznej, ale też w naszej szkole numer 2. Jest to dla nas ogromna radość, to jest taki wstęp w nastrój Bożego Narodzenia. I koncert, i stoiska kiermaszowe cieszyły się ogromnym powodzeniem. Słodycze i świąteczne ozdoby to był hit kiermaszu. Właśnie kupuję gwiazdeczki ręcznie wykonane przez dzieci, co piękne. Także naprawdę polecam, uważam, że jest trafiony pomysł. Ja nie liczyłam, ale to jest chyba 8. kiermasz bożonarodzeniowy, który już wpisał się w program tutaj naszej szkoły i chyba nie mogłoby inaczej być. To jest już tradycja. Tradycja i dar serca to bardzo ważne aspekty wychowawcze, a poza tym doskonała zabawa. Mało kto pamięta, że utworzenie szkoły katolickiej w naszym mieście zainspirował ksiądz Kazimierz Hammerschmidt. To on taką propozycję przedstawił zgromadzeniu zakonnemu sióstr salezjanek. Złożyły się na to różne czynniki. Na pewno była to inicjatywa księdza Hammerschmidta, który chciał stworzyć tu w mieście szkołę katolicką. Nawiązał kontakt z ówczesnym kuratorem, też panem Zielińskim, jak również zaproponował zgromadzeniu, ponieważ zgromadzenie jakby u podstaw ma w charyzmacie wpisaną działalność edukacyjną, stąd nasza obecność tutaj w Suwałkach i początek tej działalności. W zasadzie w 1991 roku otrzymaliśmy zezwolenie na prowadzenie działalności oświatowej. Ówczesna pani podsekretarz Anna Radziwiłł takie zezwolenie wydała zgromadzeniu i tutaj otrzymaliśmy te budynki. Trzeba było je oczywiście przygotować do używalności, bo tak były już podniszczone. Tak powstała szkoła zawodowa, ale szybko zmieniła się w średnią. Powstało technikum młodzieżowe, a potem... Ponieważ młodzież chciała kształcić się dalej, rozpoczynaliśmy od zasadniczej szkoły odzieżowej. Dlatego bardzo prędko też pojawił się pomysł na to, by stworzyć jakby ten wyższy poziom, czy jakby inny wymiar jeszcze tego kształcenia zawodowego. I pojawiło się technikum. A potem wiadomo, że też sam trend w szkolnictwie nieco się zmienił, oczekiwania społeczne też były nowe. Rozrosła się przez ten czas społeczność szkoły. To prawie 200 osób. Teraz ponad 170 osób, gdy chodzi o uczniów i 24 osoby, gdy chodzi o kadrę edukacyjną. Czy w planach jest jeszcze może kolejny kierunek? Jeśli takie będą wyzwania czasu, myślę, że tak. Marzeniem sióstr jest budowa sali gimnastycznej i nowego skrzydła budynku. Brakuje miejsc do nauki i rekreacji, choć siostry i uczniowie nie narzekają. To szkoła pełna pogody i uśmiechu. Dzielący unijne pieniądze Zarząd Województwa Podlaskiego początkowo umieścił suwalskie przedsięwzięcie na liście projektów rezerwowych. Skutek przyniosły wielomiesięczne starania prezydenta miasta. Wczoraj Zarząd Województwa przyznał już środki. Można będzie budować ważną dla Suwałk ulicę. Będziemy mogli wiosną przyszłego roku rozpocząć budowę tej ulicy i ją zakończyć nie dłużej jak w przeciągu 2 lat. Mam nadzieję, że jesienią 2013 roku będziemy mogli jechać ulicą Wigierską przez nowo wybudowany most na kierunek właśnie wschodni i będziemy kończyli, ta ulica będzie kończyła swój bieg na rondzie przy ulicy Grunwaldzkiej.
Zmodernizowany zostanie też odcinek Wigierskiej od skrzyżowania Znaniewicza przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej do Kościuszki i 200-metrowy kawałek Kościuszki do mostu na Czarnej Hańczy. Połączenie utraty przedłużoną Wigierską z Grunwaldzką usprawni ruch na kierunku wschód-zachód. Odciąży ulicę Mickiewicza i Waryńskiego. Praktycznie jest złożony wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, tak zwany decyzja ZRID na realizację inwestycji drogowej. Mam nadzieję, że ten proces wydawania decyzji pójdzie bardzo sprawnie. Później zimą wyłonimy wykonawcę, no i tak jak mówiłem, w miesiącu kwietniu wykonawca powinien być na placu budowy. Miasto jest właścicielem terenu od Noniewicza do Kościuszki. Grunty w kierunku wschodnim należą do prywatnych osób, które wcześniej protestowały przeciwko budowie ulicy na ich ogrodniczych działkach. Tutaj grunty musimy pozyskać, ale procedura wydania tego ZRID-u, czyli tego pozwolenia na budowę ze specustawy jest taka, że z chwilą uprawomocnienia się tej decyzji grunty przechodzą na naszą własność i my możemy już realizować inwestycje. Natomiast sam procent z wypłaty odszkodowania, on będzie trwał. Tutaj musi oczywiście być szacunek gruntów i później ustalenie, jakie kwoty powinny być wypłacone poszczególnym właścicielom tych gruntów. Szacunki wstępne stanowią, że będzie to kwota około 4 milionów złotych. Szacunkowa wartość całej inwestycji sięga 35 milionów złotych. Ostateczna będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę robót. 60% kosztów pokryje Unia Europejska. Mam obietnicę również ze strony marszałka, że być może ten wskaźnik dofinansowania później troszeczkę będzie wyższy. Na pewno nie osiągnie jednak pułapu przebudowy ulicy Reja, którą Unia Europejska sfinansowała w aż 90%. Zaczęło się od chęci pomocy chorej na białaczkę Oliwii. Na pomysł turnieju wpadła Aleksandra Bieryło, uczennica drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Zygmunta Podchorskiego. Tu jest organizowany turniej charytatywny na rzecz Oliwii z Augustowa. Oliwia miała przeszczep szpiku kostnego. Rodzice płacili dużo pieniędzy na operację. No i grozi im jak z misja. Nie mają pieniędzy, dlatego zbieramy pieniążki, żeby móc im pomóc. Kibice przychodzą popatrzeć, bilet wstępu 5 zł. Przychodzą popatrzeć, a my dla nich gramy. Kto wpadł na taki pomysł? No ja. Pomysł Oli wsparł katecheta drugiego LO Grzegorz Kalejta i tak doszło do turnieju. Siatkarki szybko skrzyknęły się z rejonu suwalskiego i wsparły inicjatywę koleżanki z drugiego LO. Nie zawiedli i kibice. Uczestniczą dziewczyny ze szkół ponadgimnazjalnych, a także zaprosiliśmy kadetki z UKS Sprint Płociczno. Ile drużyn jest? 6. Gramy systemem grupowym. Jest podział na grupy po 3 drużyny w grupie. 2 pierwsze miejsca przychodzą dalej. Pierwsze miejsce gra z pierwszym miejscem, drugi z drugim. No i na tym kończymy. Młodzi ludzie udowadniają, że prócz energii i inicjatywy mają jeszcze dobre serce, czułe na ludzkie nieszczęście.